była burza, ale się skończyło, już w miarę się uspokoiło. Usłyszałem w domu piorun, uderzyło, zobaczyłem błysk. Wybiegliśmy z ojcem wraz tutaj, przybiegliśmy właśnie na miejsce i zobaczyliśmy dym, że się pali. No i ojciec zadzwonił na straż. I potem pojechaliśmy po węże do naszej straży i przyjechaliśmy tutaj z chłopakami. A kto tutaj mieszkał? Taka starsza kobieta, ona miała już 90 lat prawie. Samotnie? Tak, tak. Tam przyjeżdżali do niej wnuki, córka. A ile trwała ta burza tutaj długo? To znaczy zaczęło się w nocy, gdzieś koło trzeciej może. No i tak przed siódmą już się w miarę uspokoiło. No i nagle potem ten piorun na końcu i tak zapaliło się właśnie do tego. Stanowisko kierowania w Białej Podlaskiej zostało poinformowane, zaalarmowane do zdarzenia pożaru, prawdopodobnie od wyładowania atmosferycznego w miejscowości Nowosiłki 59. Jednostki zostały zaalarmowane i o 7.51 jednostki ze Sławatycz były na miejscu i podjęły działania ratowniczo-gaśnicze, zabezpieczyły teren zdarzenia i podjęły działania te gaśnicze. Po przeszukaniu, gdy docierały następne jednostki, została znaleziona osoba wewnątrz. Budynek był po przyjeździe pierwszej jednostki objęty całkowicie pożarem. Dach był też objęty tym pożarem, także była obawa wpuszczenia ratowników do środka przed zawaleniem i możliwością uszkodzenia zdrowia czy też życia strażaków. Na miejscu zdarzenia osoba, która została znaleziona, była też wskazana przez sąsiadów, gdyż to oni jako pierwsi też podjęli próbę lokalizacji tej mieszkanki i w miejscu przez nich wskazanych ta osoba właśnie tam się znajdowała. Na miejscu są zastępy ratowniczo-gaśnicze, dwa z JRG Małaszewicze, sześć zastępów OSP z naszego rejonu i dwa samochody operacyjne, łącznie 44 osoby strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Budynek w tej chwili jest dogaszony, na miejscu jest policja, odcięta instalacja elektryczna i czekamy na dalsze czynności i postępowanie wykonywane przez policję.